Witam Was, kochany zboże w Ustroniu. Cieszę się, choć odczuwam odpowiedzialność, że stoję tu dzisiaj przed Wami. No i oczywiście, żebym nie zapomniał, przynoszę Wam serdeczne pozdrowienia z naszego zboru w Cieszynie. Bądźcie błogosławieni. Kochani, kiedy już dłuższy czas wcześniej wiedziałem o tym, że w tym okresie czasu będę tutaj wśród Was gościł, aby dzielić się z Wami Bożym Słowem, to jakoś od razu wiedziałem, na jaki temat będę wśród Was usługiwał. I wiecie, tak to jest. Bóg tak stworzył Kościół, że przemawia do innego człowieka przez człowieka. Więc wierzę, że to Bóg chce posłać dzisiaj do Was to słowo, którym będę się dzielił. Wy jeszcze nie wiecie, czym będę się dzielił, ale czy też w to wierzycie? No tak, pół na pół. Wierzycie czy nie wierzycie? Zachęćcie mnie trochę, nie? Dobrze. Ja mam dzisiaj dla Was proste przesłanie. Proste przesłanie. Ale dla mnie ono było i jest bardzo ważne. Chcę dzisiaj z Wami dzielić się historią biblijną, która zapisana jest od 11 po 59 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Rodzaju. Domyślacie się na pewno, że nie będziemy czytać tutaj dzisiaj tych ponad 40 rozdziałów. Jest to znana, fascynująca, wspaniała historia patriarchów. Dla większości, myślę, dobrze znana, a kto nie zna, przeczyta sobie w domu. I chciałbym tylko przeczytać jeden werset, który jest podsumowaniem, streszczeniem, tematem i mottem tego wszystkiego, co dzisiaj do Was chcę powiedzieć. I choćbyście nie zapamiętali mojej usługi, to jeśli zapamiętacie ten werset, to wszystko się Wam przypomni. Mateusz 22:32. I werset składa się z dwóch zdań. Ale ja przeczytam tylko jedno, które właśnie jest tematem i mottem mojej usługi. Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaka i Bóg Jakuba. Pan Jezus tutaj powtarza słowa swojego Ojca, które kilkakrotnie Bóg wypowiada na kartach Starego Testamentu. Bóg imiennie samego siebie nazywa Bogiem trzech osób. Abrahama, Izaka i Jakuba. Nigdzie w Biblii Bóg nie nazywa siebie samego imiennie Bogiem żadnej innej osoby. Nigdzie w Biblii nie znajdziemy stwierdzenia, żeby Pan Bóg powiedział: ja jestem Bogiem, na przykład Eliasza. Albo żeby Bóg powiedział: ja jestem Bogiem Daniela czy Joba. Ale kilkakrotnie na kartach Starego Testamentu Bóg mówi: ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaka i Bogiem Jakuba. Czy Bóg był Bogiem tylko tych trzech osób? Oczywiście, absolutnie nie. Czy Bóg był w jakiś specjalny sposób Bogiem dla tylko tych trzech osób? Oczywiście nie. Bóg w wielu miejscach na kartach Biblii do wielu innych osób mówi: jestem Twoim Bogiem. Jestem Waszym Bogiem. Jestem ich Bogiem. Wiele osób, modląc się do Boga, mówi: mój Boże, wyznaję, jesteś moim Bogiem. W wielu miejscach o tym czytamy w Biblii.
Kiedy Bóg przez proroków zapowiada nowe przymierze, którym go uczestnikiem jesteśmy my w Panu Jezusie, kończy to przymierze mówiąc: będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Ale tylko do tych trzech osób Bóg imiennie mówi: jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaka i Bogiem Jakuba. Jakie przesłanie, jakie znaczenie kryje się w tym, że Bóg tylko te trzy osoby wymienia, mówiąc, że imiennie jest ich Bogiem? Być może odpowiedzi na to pytanie, na tą kwestię jest kilka, ale dzisiaj chciałbym zwrócić waszą uwagę na jedną. Trzy postacie, trzy osoby, trzej patriarchowie. W pewnym sensie podobni do siebie, ale w większości bardzo różni od siebie, a Bóg nazywa siebie Bogiem każdego z nich. Trzy życiorysy, trzy drogi życia. W pewnych aspektach nieco podobne, ale bardzo różne od siebie, a Bóg do każdego z nich mówi: jestem twoim Bogiem, wymieniając jego imię. Jest nas na tej sali dość dużo Bożych dzieci, członków Bożego Kościoła. Myślę, że też pod pewnymi aspektami nasze życie może być podobne jeden do drugiego, ale w większości bardzo się różnimy od siebie. Bóg prowadzi nas różnymi drogami. Niesiemy z sobą inny balast przeszłości, inne doświadczenia, inne przeżycia. A Bóg do każdego z nas dzisiaj chce powiedzieć: jestem twoim Bogiem, niezależnie od tego, jaką drogą przebiega twoje życie. Abraham. Poznajemy jego historię na kartach Biblii, kiedy Abraham ze swoją żoną Sarą, ze swoją rodziną opuszczają miasto Ur w Chaldei, wędrują i osiedlają się w Haranie. Kiedy Abram ma 75 lat, a jego żona Sara 65, Bóg wkracza w ich życie i wzywa Abrama do opuszczenia swojej rodziny, opuszczenia miejsca, w którym się osiedlił i wyruszenia w daleką podróż do Kanaanu. I to Boże wezwanie jest nierozłącznie związane, ściśle związane z obietnicą, jaką Bóg dał Abrahamowi. I tą obietnicę Bóg kilkakrotnie powtórzył w życiu Abrahama. Taką samą obietnicę Bóg dał Izakowi i Jakubowi i też w ich życiu kilkakrotnie ją powtórzył. I ta obietnica składała się z trzech części. Pierwsza część to była obietnica błogosławieństwa. Będę ci błogosławił, będę cię strzegł, będę ochraniał twoje życie, będę błogosławił tych, którzy ciebie błogosławią, będę przeklinał tych, którzy ciebie przeklinają. Przez ciebie będą także błogosławione inne narody, inne ludy ziemi. Druga część obietnicy to obietnica licznego potomstwa. Rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy, w jednym miejscu Bóg mówi, jak proch ziemi, jak piasek, dam ci liczne potomstwo, uczynię z ciebie wielki naród. I trzecia część obietnicy dotyczyła ziemi. Całą tę ziemię, którą widzisz, po której podróżujesz, dam tobie i twojemu potomstwu. I tak naprawdę życie Abrahama było życiem, po pierwsze, w doświadczaniu spełniania się części tych obietnic, bo Bóg naprawdę w sposób obfity błogosławił życie Abrahama,
bogactwem, służbą, poważaniem wśród narodów, w których żył, ale także była życiem w oczekiwaniu na spełnienie się pozostałej części obietnic, a głównie życiem w oczekiwaniu na spełnienie się obietnicy dotyczącej potomstwa Abrahama. Na syna obietnicy Abraham czekał od momentu złożenia obietnicy 25 lat. Kiedy czytamy Nowy Testament, wielokrotnie podkreślana jest niezachwiana wiara Abrahama. Wiecie, kiedy mamy przykład człowieka, którego wiara jest prawie doskonała, którego wiara jest niezachwiana, niezachwianie wierzy w Boga i Bogu w to, co On mu obiecał, to tak naprawdę, przynajmniej ja tak myślę, jest to przykład trudny do naśladowania. Bo wtedy patrzymy na swoje własne życie i myślimy, czy ja tak potrafię ufać Bogu? I niekiedy zastanawiamy się, może mamy jakieś wyrzuty sumienia, czy Bóg mnie wysłucha, skoro ja w pewnych chwilach nie potrafię Mu bezgranicznie zaufać? Ale Abraham był człowiekiem i też miał chwilę zwątpienia. Kiedy wrócił po uwolnieniu Lota, Bóg ukazuje się mu i mówi do niego: Abrahamie, jestem twoją tarczą, jestem twoim obrońcą, ufaj mi, a twoja zapłata, twoja nagroda będzie wielka. I wiecie, co wtedy mówi mu Abraham? W tej wypowiedzi jest taka nuta zniecierpliwienia, niewiary, powątpiewania, bo Abraham mówi: Boże, co ty możesz mi dać? A po co mi jest twoja nagroda? Ja schodzę do grobu i nie mam potomka. I spadkobiercą tego wszystkiego, co mi już dotychczas dałeś, będzie mój sługa Eliezer z Damaszku. I Bóg cierpliwie po raz trzeci już powtarza mu obietnicę: nie Abrahamie, nie Eliezer będzie twoim spadkobiercą, ale twój syn, którego urodzi ci Saraj. Rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie. I czytamy w Biblii, że Abraham uwierzył Bogu i Bóg poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Ale mijają lata i są już 10 lat w Kanaanie i nic się nie dzieje, a potomka jak nie było, tak nie ma. I postanawiają wziąć sprawę w swoje ręce i pomóc nieco Bogu w realizacji jego obietnicy. Pomysłodawcą jest Saraj, która mówi do Abrahama: ponieważ Bóg odmówił mi potomstwo, oto jest moja niewolnica, współżyj z nią, a może z niej będę miała dzieci. Abraham wtedy jeszcze nie neguje, tak jakby niemo zgadzał się z tym, co powiedziała Saraj. No tak, Bóg odmówił nam potomstwo. Właściwie to miał już dosyć czasu, aby zrealizować swoją obietnicę i usłuchał rady Saraj, współżyje z niewolnicą Hagar i rodzi się syn Ismael. Po 13 latach od tego wydarzenia, i to już było ponad 20 lat milczenia Boga, Bóg przychodzi do Abrahama i mówi mu: ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Rozmnożę cię w bardzo liczny naród, dam ci liczne potomstwo. Nie będziesz się już nazywał Abram, ale będziesz się nazywał Abraham, bo będziesz ojcem wielu narodów. A twoja żona Saraj nie będzie się nazywać Saraj, lecz Sara, ponieważ dam ci z niej syna i będzie matką wielu narodów.
I co robi Abraham? Mówi, och, halleluja, Panie, dzięki Ci czekam na wypełnienie Twoich obietnic. Nie. Abraham upadł na twarz przed Bogiem, roześmiał się i powiedział Bogu, oby tylko Ismael pozostał żywy przed Twoim obliczem. Co tak naprawdę powiedział Abraham Bogu? Panie Boże, spóźniłeś się. Ja mam 99 lat, moja żona Sara już nie miesiączkuje, za późno sobie o nas przypomniałeś, ale my już zadbaliśmy o swoją przyszłość. My już mamy syna. Błogosław go, a my już od Ciebie nic więcej nie oczekujemy. Bóg nie gniewa się jednak na Abrahama już wtedy, ale mówi mu, nie Abrahamie, nie, Twoja żona urodzi Ci syna. I Abraham uwierzył Bogu i po roku rodzi się długo oczekiwany syn obietnicy Izak. Gdy Izak dorósł i był już młodzieńcem, Bóg poddał wiarę Abrahama i jego posłuszeństwo wielkiemu, trudnemu doświadczeniu. Ismaela już wśród nich nie było, bo został wypędzony przez Abrahama i Sarę. To naprawdę dziwne drogi. Ale owoc ich trudu, Sary i Abrahama, musiał zostać wypędzony z ich domu, aby nie przeszkadzał temu, co Bóg chciał zrobić. Więc jest sam Izak, który jest jedynym synem i jedynym dziedzicem. I Bóg mówi, to było wieczorem, weź swojego syna i złóż mi go w ofierze całopalnej na jednej z gór. Wiecie, Biblia bardzo krótko mówi o tym, ale myślę, że dla każdego z nas trudno jest sobie wyobrazić koszmar, dramat, walkę, jaką toczył, duchową walkę, jaką toczył Abraham w swoich myślach. Myślę, że ta noc była dla niego całkowicie nieprzespana. Bo cóż, syn obietnicy, długo oczekiwany, teraz Bóg mówi, złóż mi go na ofierze. Ale myślę, że tuż nad ranem Abraham uwierzył Bogu, złożył całkowicie swoją ufność na Niego i doszedł do wniosku, o tym mówi nam list do Hebrajczyków, że Bóg może wzbudzić z martwych jego syna. Więc zabrał swojego syna i Bóg, tak po ludzku mówiąc, przytrzymał go do samego końca. Odbył drogę, zbudował ołtarz, związał Izaka, położył go na ołtarzu i podniósł nóż. Nie wiemy, co wtedy czuł, co czuł także Izak, który widział zbliżającą się śmierć. Nie znał zakończenia, ale Bóg się nie spóźnił. Bóg się nie spóźnił, miał swoje rozwiązanie. I wtedy Izak także jest świadkiem przysięgi Boga, który mówi, że wypełni swoje obietnice w życiu Abrahama, a także w życiu jego potomstwa, czyli Izaka i dalej. Kiedy Abraham miał 137 lat, umiera jego żona Sara w wieku 127 lat. Kiedy Abraham ma około 140 lat, dokładnie nie wiemy, ale najpewniej tyle właśnie, Abraham żeni się po raz drugi. Jego druga żona ma na imię Ketura i z tą drugą żoną po 140 roku życia Abraham ma jeszcze 6 synów. Wszystkich tych 6 synów jeszcze za swego życia Abraham zaopatrzył bardzo obficie i oddalił ze swego domu, żeby tylko jedynym dziedzicem był Izak.
Abraham umiera w wieku 175 lat. Jego syn Izak ma wtedy 75 lat. Abraham jest świadkiem narodzin swoich wnuków, którzy w dniu jego śmierci, Ezaw i Jakub, mają po 15 lat. Izak, gdy ma 40 lat, pojmuje za żonę Rebekę. Wybór żony nie był jego decyzją, ani nie był jego wyborem. To była decyzja i wybór jego ojca. Ale Abraham akceptuje wybory ojca i decyzję ojca, przyjmuje swoją żonę i Biblia mówi, że ją pokochał. I co ciekawe, Izak był jedynym patriarchą, który miał tylko jedną żonę do końca swoich dni. Izak staje przed tym samym problemem, jaki stanął jego ojciec. Rebeka jest niepłodna. I Izak, znając całą historię ojca, zaczyna się modlić o swoją żonę. A w tym czasie żyje także jego ojciec i jego ojcu rodzi się syn za synem. Po 20 latach modlitwy Rebeka zachodzi w ciążę i rodzi bliźniaki Jakuba i Ezawa. Izak prowadzi błogosławione życie, ma dużo bogactwa, służby, kochającą żonę, dorastające dzieci. Ale kiedy Izak miał 100 lat, w jego życiu zaczynają się problemy i to problemy rodzinne. Jego najstarszy syn Ezaw nie idzie drogą wytyczoną mu przez rodziców i pojmuje za żony poganki, chetytki i Biblia mówi, że te żony Ezawa były powodem zmartwień i trosk dla Izaka. I były też powodem poróżnienia Izaka z Rebeką i popsucia się ich relacji. Myślę, że mieli inne zdanie na temat tego, jak oni jako rodzice mają się zachowywać względem Ezawa i względem jego postępków. I w tej rodzinie wytwarza się bardzo dziwna sytuacja. Izak nie akceptuje wyborów i życia Ezawa, ale miłuje Ezawa. Wiecie dlaczego? Bo ten jest myśliwym i przynosi mu dziczyznę dobrze przyprawioną, tak jak on lubi. I to jest powód miłości. Rebeka natomiast kocha Jakuba, spokojnego syna, który jest jej ulubieńcem, mieszka w namiotach i jej pomaga. Kiedy Izak ma 137 lat, traci wzrok. 14 lat wcześniej, także w wieku 137 lat, umarł Ismael, jego przyrodni brat. I Izak spodziewa się śmierci. Ale przed śmiercią chce jeszcze pobłogosławić swojego pierworodnego syna. Ale zostaje oszukany. I młodszy syn wykrada błogosławieństwo starszego. My znamy tą historię z punktu widzenia Jakuba. Ale pomyślcie, jak czuł się Izak. Został oszukany i to przez kogo? Przez swoją najbliższą rodzinę. I to już był dramat. Ale do tego jeszcze ci najbliżsi wykorzystali jego niepełnosprawność i jego chorobę, jego ślepotę, aby go oszukać. Jakże trudne, jaką bezsilność czuł wtedy Izak. I tak naprawdę wtedy Izak traci oboje synów. Bo Ezaw
rozgoryczony treścią błogosławieństwa swojego ojca, któremu w końcu udzielił, traci te relacje ze swoim ojcem, jakie miał, i po jakimś czasie zabiera swój majątek i emigruje do dalekiego kraju Seir, a Jakub musi uciekać przed swoim bratem. I ostatnie lata Izak nie tylko, że w samotności, nie tylko, że w ślepocie, ale przeżywa w samotności. Biblia nie pisze nam, kiedy umiera Rebeka i jakie były ich relacje, kiedy ich synów zabrakło w ich domu. Ale kiedy Izak ma 180 lat, na nowo spotyka się ze swoim synem Jakubem po 43 latach rozłąki. Kiedy Izak, według źródeł historycznych, ma 185 lat, umiera i przez 48 lat, ostatnich lat swojego życia, jest ślepy. Jakub, trzeci patriarcha, urodził się jako drugi z bliźniaków. Biblia pisze, że w czasie porodu trzymał Ezawa za piętę. Może chciał się urodzić jako pierwszy, ale mu się nie udało. Urodził się jako drugi i nie był pierworodnym. I wszystkie błogosławieństwa i przywileje dla pierworodnego nie przypadały jemu, ale Ezawowi. Kiedy Jakub dorastał, poznał treść obietnicy i treść przymierza, jakie Bóg zawarł z jego dziadkiem Abrahamem i ojcem Izakiem, i bardzo pragnął być ich spadkobiercą i ich dziedzicem, ale cóż, urodził się jako drugi. Jako jednak spokojny syn domator mieszkał ze swoją matką jako jej ulubieniec i miał z nią bardzo dobre relacje. I od matki dowiedział się o treści proroctwa, jakie Bóg powiedział Rebece jeszcze zanim Ezaw z Jakubem się urodzili, że starszy będzie służył młodszemu. I to była nadzieja dla Jakuba, że być może te błogosławieństwa są dla niego. I nadszedł czas i moment właściwy, głodny Ezaw, pachnąca zupa przyrządzona przez Jakuba. I sprytny Jakub wykorzystuje sytuację, a Ezaw pod przysięgą sprzedaje swoje pierworodztwo. O tym zdarzeniu na pewno wiedziała matka Rebeka, ale nie wiedział ojciec Izak. Po wielu latach starzejący się Izak, spodziewający się śmierci, chce błogosławić swojego pierworodnego syna. I że tak powiem, bezczelny Ezaw nie przyznał się ojcu, co zrobił, że sprzedał swoje pierworodztwo, tylko zabiera swoje przyrządy i wyrusza na polowanie. Przedsiębiorcza i pomysłowa matka błyskawicznie obmyśla plan, który Jakub realizuje i w ten sposób zdobywa błogosławieństwo swego ojca przysługujące pierworodnemu. Jakub bał się zdemaskowania go przez ojca, ale nie przewidział do końca reakcji swojego brata, który chce go zabić. Rebeka znała Ezawa i wiedziała, że on jest w stanie dotrzymać swojej obietnicy. Musiała więc ratować Jakuba i obmyśla plan, aby, że tak powiem, upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Uratować Jakuba i umożliwić mu poznanie żony. Za zgodą Izaka i z jego błogosławieństwem Jakub zostaje wysłany do brata Rebeki do Haranu.
Tak więc domator, lubiący przebywać w namiotach, spokojny człowiek, wyrusza w daleką, niebezpieczną podróż do Haranu. Jakub miał 77 lat, gdy wyruszył ze swego domu do Haranu, do Labana. Po podróży przybył tam i służył u niego 20 lat. 14 lat za żony, a 6 lat za swój dobytek. I jest przez Labana wielokrotnie oszukiwany. Pierwszy raz został oszukany, kiedy po nocy poślubnej zamiast z ukochaną Rachelą budzi się z Leą, której nigdy nie kochał. I tak naprawdę tych 14 lat służby to było 14 lat podwójnych 7 za Rachelę. A potem Biblia mówi, że Laban zmieniał mu 10-krotnie zapłatę w czasie służby za trzodę. Był to okres trudnej służby, ciężkiej, wyczerpującej, niebezpiecznej, odpowiedzialnej pracy, bo wszystkie szkody w stadzie Labana musiał wyrównywać ze swoich stad, ale Bóg obdarzał go mądrością. Bóg mu błogosławił tak, że Jakub dorobił się bardzo wielkiego majątku. Był bardzo bogaty, miał dużo służby. Na obczyźnie u Labana urodziło się Jakubowi 11 synów i jedna córka. Gdy miał 91 lat, urodził mu się najbardziej oczekiwany syn, Józef, bo urodziła mu go jego ukochana żona Rachela. Gdy Jakub ma 97 lat, wraca z powrotem do swojego rodzinnego kraju wraz ze swoimi żonami, swoimi dziećmi i swoim bardzo dużym dobytkiem. Najtrudniejszym przeżyciem dla Jakuba było spotkanie z Ezawem. Czy Ezaw mu przebaczył, czy nadal pragnie zemsty? Jakub bał się Ezawa. I tym bardziej zaczął się go bać, kiedy dowiedział się, że Ezaw idzie na jego spotkanie na czele 400 uzbrojonych ludzi. I woła w modlitwie do Boga. Nie jest to, wiecie, ta modlitwa, jaką modlił się Jakub, kiedy szedł do Labana tam w Betelu, gdzie miał sen. Boże, jeśli Ty zrobisz to, a to, to wtedy ja zrobię to, a to. Nie. To była modlitwa pełna pokory, uniżenia, powoływania się na Boże obietnice, błagania o pomoc. To był moment, w którym Bóg złamał pychę, pewność siebie Jakuba, w którym Jakub położył całkowicie swoje zaufanie w Bogu. I jakby w odpowiedzi na tą modlitwę Jakub spotyka się z Bożym posłańcem, z którym walczy i który na koniec przed świtem mu błogosławi i zmienia imię Jakuba na Izrael. Spotkanie z Ezawem przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze, ale co bardzo ciekawe jest w tym, to właśnie Jakub kłaniał się Ezawowi kilkakrotnie aż do ziemi i to właśnie Jakub cały czas nazywa siebie sługą, a Ezawa panem. A miało być, że to starszy służy młodszemu. Jak widzimy, Bóg ma swój czas wypełnienia swoich proroctw i swoich obietnic. I po podróży powrotnej Jakub dociera w okolice miasta Sychem. Tam się osiedla i tam buduje Bogu ołtarz, który nazywa Bóg jest Bogiem Izraela.
I wiecie, to jest taka deklaracja Jakuba, który wszystkim wokoło chciał powiedzieć: Bóg jest moim Bogiem. Był wdzięczny Bogu za to, że zachował go w drodze. Był wdzięczny Bogu za to, że przeprowadził go przez 20 lat trudnej służby. Był wdzięczny za powrót, za bogactwo, za to wszystko, co miał. I tak sobie pomyślał, no to może teraz nareszcie to życie moje będzie bardziej spokojne. Ale niestety tak nie było. Jego córka Dina zostaje porwana i zgwałcona przez syna księcia tego kraju, który zakochuje się w niej i chce ją mieć za żonę. Jednak bracia Diny, synowie Lei, Symeon i Lewi, w podstępny sposób w zemście, bez wiedzy Jakuba, mordują wszystkich mieszkańców tego miasta, a inni synowie dokonują rabunku mienia tego miasta. Jakub jest śmiertelnie przerażony. Jest świadomy tego, że grozi mu straszne niebezpieczeństwo, ponieważ ludy dookoła tego miasta będą się chciały zemścić za ten czyn, który został dokonany. Mówi do swoich synów: sprowadziliście na mnie nieszczęście. Na rozkaz Boga i pod jego ochroną Jakub ucieka tam z tego miejsca i wyrusza w wędrówkę po Kanaanie. Jego wędrówka po Kanaanie trwa 33 lata i są to lata trudnych przeżyć. W drodze najpierw umiera mu Rachela przy porodzie Benjamina. Jest to dla Jakuba tragiczne przeżycie. Po pierwsze, traci tą jedyną, najbardziej kochaną i najbliższą osobę, jaką miał wtedy na świecie, a po drugie, w takich okolicznościach zostaje sam z małym noworodkiem, bez matki, bez możliwości karmienia go piersią w tych trudnych warunkach, kiedy jest w drodze. Potem doznaje kolejnego upokorzenia. Jego najstarszy syn, Ruben, współżyje z jego drugorzędną żoną, Bilchą, która była służącą zmarłej Racheli. Jednak kiedy Jakub ma 108 lat, spotyka go chyba jedno z najtragiczniejszych przeżyć, z najcięższych doświadczeń, z największych nieszczęść po śmierci Racheli, a mianowicie traci swojego najbardziej ukochanego syna Józefa, któremu na znak wielkiej miłości sporządził bardzo piękną szatę. Jakub jest przekonany, że Józef został rozszarpany przez dzikie zwierzę, bo też taki dowód szaty umoczonej w krwi przynieśli jego bracia. Nie jest jednak do końca świadomy, że padł ofiarą potwornego oszustwa ze strony swoich synów. I nie jest do końca świadomy też tego, że chociaż po części przyczyną tego haniebnego, ohydnego czynu swoich synów winny jest on sam. Kiedy obdarzył miłością, wyjątkową miłością jedno dziecko, zaniedbując przy tym wszystkie inne dzieci. Oczywiście sny Józefa dopełniły tutaj miary. I Jakub jest w żałobie przez kolejnych 20 lat. Stracił ukochaną Rachelę, stracił ukochanego syna Józefa i został mu już tylko Benjamin po Racheli. I Jakub płacze i niczym nie daje się pocieszyć.
kiedy Jakub ma 128 lat, w ziemi, w której mieszka, nastaje głód. I jego synowie wyruszają po zboże do Egiptu. I wkrótce Jakub staje znów przed bardzo bolesnym wyborem. Ku jego rozpaczy jest zmuszony po raz drugi, kiedy jadą po zboże, ze swoimi braćmi, a jego synami, posłać Beniamina. 20 lat temu jego umiłowany syn Józef wyszedł do swoich braci i już nigdy nie powrócił, a teraz z tymi samymi ludźmi musi wysłać Beniamina. Nie znał jeszcze prawdy, ale miał skojarzenia. I myślę, że cały czas drogi po zboże i aż do ich powrotu Jakub żył w lęku i obawie. Ale Beniamin ze swoimi braćmi wrócił do domu i przynosi najbardziej, najwspanialszą, niesamowitą, zaskakującą wiadomość, że Józef żyje i jest władcą Egiptu, zarządcą Egiptu. Kiedy w końcu ta wiadomość dociera do świadomości Jakuba, myślę, że okres żałoby dla niego się skończył, a rozpoczął się czas radosnego oczekiwania na spotkanie ze swoim ukochanym synem. Ale był to także czas bardzo trudnych rozmów i poznania gorzkiej prawdy. Co tak naprawdę stało się z Józefem 20 lat temu? Bo historyjka, że został rozszarpany przez zwierzę, okazała się być tylko zmyśloną bajką. Kiedy Jakub ma 130 lat, przybywa do Egiptu i spotyka się ze swoim synem Józefem. Na obczyźnie przeżył 17 lat, i w wieku 147 lat umiera. Trzy osoby, trzej patriarchowie, trzy drogi życia, trzy życiorysy. W pewnych aspektach podobne, ale tak różne od siebie, a o każdym z nich Bóg mówi: jestem Bogiem zarówno Abrahama, jak i Izaka i Jakuba. Oni wszyscy byli wędrowcami, wszyscy trzej. Wędrowali z jednego miejsca na drugie, żyli pod namiotami. Wszyscy trzej mieli społeczność z Bogiem. Wszystkim trzem objawiał się Bóg. Do nich wszystkich trzech Bóg mówił. Oni budowali mu ołtarze, składali ofiary, wzywali jego imienia i byli mu posłuszni. Wszyscy trzej otrzymali taką samą obietnicę i z nimi, każdym z nich, Bóg zawarł takie samo przymierze. A jednak życie każdego z nich przebiegało tak inną, zupełnie inną drogą. Abraham, spokojne, błogosławione życie, bez tragicznych przeżyć, bez wielkich, trudnych doświadczeń, z wiarą oczekiwał na spełnienie obietnic. Jego wiara była doświadczana, były okresy, kiedy chwiał się w wierze. Ale Bóg był jego Bogiem, czy Abraham wierzył, czy się chwiał w wierze. I Biblia mówi, że Abraham umarł w pięknej, pogodnej, szczęśliwej starości, sędziwy i syty dni. Miał dość życia. Jego syn Izak w większej połowie życia życie podobne do Abrahama, ale potem cieniem na jego życie kładły się
problemy z dziećmi, problemy w małżeństwie, samotność, no i potem trudna choroba. Przez ponad, nieco ponad 1/4 swojego życia był ślepy. Ale Bóg także o Izaku mówi: jestem Bogiem Izaka. I Jakub, 77 lat spokojnego życia pod namiotem, razem z rodzicami, razem z matką, a potem życie pełne trudnych doświadczeń, dramatów, nieszczęść, tragedii. I Jakub sam podsumowuje swoje życie, mówiąc: krótki i zły był okres mojego życia. Inne tłumaczenie mówi: niezbyt długie, ale smutne i pełne nieszczęść było moje życie. Ale Bóg mówi o Jakubie: byłem i jestem Bogiem Jakuba. Tak, bracia, siostry, z Boże w ustroniu. Jesteśmy tutaj zgromadzeni tak licznie i myślę, że są pewne aspekty życia, w których nasze życie jest do siebie podobne. Po pierwsze, wszyscy jesteśmy wędrowcami. Jesteśmy adoptowanymi dziećmi Boga i urodziliśmy się na obczyźnie. I wędrujemy, zdążamy do naszej ojczyzny w niebie. Choć czasem zdarza się, że na tej obczyźnie jest nam dobrze, niekiedy bardzo dobrze, to jednak tęsknimy. Tęsknimy za ojczyzną w niebie. I Hebrajczyków 11:16 mówi, że Bóg nie wstydzi się być nazywany naszym Ojcem, bo my zdążamy do lepszej, to jest do niebieskiej ojczyzny, gdzie Bóg przygotował dla nas miasto. Po drugie, wszyscy mamy społeczność z Bogiem. Bóg mówi do nas w różny sposób, przez innych ludzi, przez swoje słowo, swoje obietnice. My przez Ducha Świętego mamy zdolność słyszeć i rozumieć Jego głos. Mówimy do Niego, rozmawiamy z Nim, modlimy się i dzięki mocy Jego Ducha trwamy w posłuszeństwie względem tego, co On nam przekazał. I wszyscy, po trzecie, wszyscy mamy to samo słowo i to same, te same obietnice, Biblię. Wszyscy to same słowo i te same obietnice, ale jakże różne jest nasze życie. Może życie części z nas jest bardziej podobne do życia Abrahama. Może życie części z nas jest bardziej podobne do życia Izaka, a może życie części z nas w pewnych aspektach jest bardziej podobne do życia Jakuba. Ale Bóg, który jest Bogiem zarówno Abrahama, jak i Izaka, i Jakuba, mówi dzisiaj do każdego z nas: jestem Twoim Bogiem, niezależnie od tego, jakimi drogami przebiega Twoje życie. Jestem Twoim Bogiem, Bogiem obecnym w Twoim życiu, Bogiem wszechmogącym i wszechwładnym, który panuje nad każdą sytuacją Twojego życia i we wszystkim ma ostatnie słowo.
Może w życiu części z nas jest więcej spokojnych, błogosławionych chwil. Może inni z nas borykają się z trudnościami w swojej rodzinie, ze swoimi dziećmi, w swoim małżeństwie. Może inni borykają się z trudnościami z swoim zdrowiem, z niepełnosprawnością. A może wreszcie inni borykają się z różnymi trudnymi doświadczeniami, nieszczęściami, trudnymi przeżyciami. To jednak dzisiaj do każdego z nas Bóg mówi: jestem Twoim Bogiem. Jestem dla Ciebie Bogiem łaski i miłosierdzia. I nie obchodzę się z Tobą według tego, jak jest Twoje życie, ani według Twoich zasług, ale każdego dnia chcę Ci okazywać łaskę i miłosierdzie. Jestem dla Ciebie Bogiem miłości. I każdego dnia chcę okazywać Ci dobroć i troskę. Jestem dla Ciebie Bogiem pokoju. I moją wolą jest to, abyś żył w pokoju, niezależnie jaką drogą przebiega Twoje życie, bo przyszedłem Ci dać pokój, jaki nie może dać Ci świat. Jestem Twoim Bogiem. Bogiem nadziei i pocieszenia. Bogiem zaopatrzenia, Twoim pasterzem i niczego Ci w życiu nie braknie. Jestem Twoim Bogiem, Twoim lekarzem. Być może dzisiaj nie rozumiemy Bożych dróg, jakimi nas Bóg prowadzi. Może dzisiaj, patrząc na swoje życie, myślimy, że miało być inaczej. Że nasze życie przebiega inaczej, niż się spodziewaliśmy, niż sobie wyobrażaliśmy, niż sobie oczekiwaliśmy, patrząc w Boże Słowo i patrząc w Jego obietnice. I może dla niektórych z nas są sytuacje, że trudno nam uwierzyć, że w tych chwilach Bóg jest naszym Bogiem, bo łatwiej by nam było myśleć, że Bóg o nas zapomniał. I dlatego chcę powtórzyć jeszcze raz. Niezależnie od sytuacji, w jakiej, drogi bracie, droga siostro, jesteś, Bóg mówi dzisiaj do każdego z nas: jestem Twoim Bogiem. Twoją skałą i tarczą, Twoją twierdzą i warownią. Twoją ucieczką i Twoim schronieniem oraz Twoją mocą i siłą, abyś mógł przejść to, w czym się teraz znajdujesz. Bo Bóg jest Bogiem tych, których życie jest podobne do spokojnego życia wiary Abrahama. Bóg jest Bogiem tych, którzy może tak jak Izak borykają się z trudnościami w swojej rodzinie, ze swoim zdrowiem. Ale Bóg jest Bogiem tych, których życie jest podobne do pełnego trudnych doświadczeń życia Jakuba. Bóg mówi dzisiaj do każdego z nas: ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaka i Bogiem Jakuba. Bogiem łaski i miłosierdzia, Bogiem miłości i pokoju, Bogiem nadziei i pocieszenia, Bogiem zaopatrzenia i Twoim lekarzem. Twoją skałą i twierdzą, Twoją ucieczką i schronieniem, ale także Twoją siłą i mocą. Twój Bóg dla każdego z nas. Czy wierzymy w to słowo? Amen. To jest przesłanie, z którym dzisiaj chciałbym się z wami podzielić. Niech Bóg was błogosławi.
w tych przeżyciach, jakich jesteście. Ja oczywiście nikogo z was nie znam, więc nie wiem, ale wiem jedno, że tak, jakie są przeżycia w zborze w Cieszynie, takie podobne są też w zborze w Ostroniu.